naszymi plecami na scenę, na główną scenę festiwalu Open Air w Gdyni wyszedł zespół Coldplay, brytyjską grupę, która sprzedała ponad 50 milionów płyt, oklaskuje 60 tysięcy uczestników. To najważniejsze, ale nie jedyne wydarzenie pierwszego dnia imprezy. I just need some recognition, just a little place that I can call my own. Panie Mikołaju, jak wygląda frekwencyjnie tegoroczna jubileuszowa edycja Openera? Frekwencyjnie tegoroczna edycja wygląda dokładnie prawie tak samo jak poprzednia i jeszcze poprzednia, czyli mamy około 85 tysięcy osób na festiwalu. To się troszkę różni, bo mamy dwa wielkie dni, gdzie mamy rekordy pod względem osób, które przyjeżdżają specjalnie do danego artysty. Jest bardzo dużo osób, które nigdy nie były na festiwalu, a przyjeżdżają tylko na Prince'a, albo tak samo mamy z zespołem Coldplay, że pod tym względem edycja jest rekordowa, ale nie o rekordach tu mowa. Chodzi o to, żebyśmy mieli jak najlepszą muzykę i to, co nam się udało osiągnąć, czyli te 60 tysięcy dziennie faktycznie realnych uczestników, bo jak stoimy tam na scenie, wiemy, to nie widać końca tego tłumu, czy 85 tysięcy ludzi, którzy specjalnie przyjeżdża na festiwal, czasami na jeden dzień, czasami na dwa, czasami na cztery. To jest fajna liczba, o której możemy sobie porozmawiać, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, czy udaje nam się pokazać najlepszą, najważniejszą muzykę na świecie i czy festiwal ma taką pozycję w Europie. I ma. Jubileuszowa 10. edycja Open Air Festival jest rekordowa pod względem budżetu. Niewątpliwie dużą część tego budżetu pochłonął zespół Coldplay. Nastawialiście się głównie na Coldplay, tak? Które tutaj utwory najlepiej zabrzmiały? God put a smile upon my face. Z tymi, co Will zagrał tam na tych dramach swoich. Było przepięknie, fantastycznie. A co ci się najbardziej podobało? Coldplay? No Coldplay, tak, to po to przyjechałam. Super. Najlepszy koncert, na którym chyba byłyśmy, co? Coldplay? Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja sobie kupiłam specjalnie obrączkę na dzisiaj. Proszę bardzo, 30. No festiwal jest bardzo fajny, jest bardzo dużo ludzi, których można poznać. Jest wielu ludzi o różnych narodowościach, którzy mogą nas czegoś nauczyć. No jest super. Z Białej Podlaskiej dla Chrisa, Martina i kolegów przyjechałyście, tak? 10 godzin jechałyśmy. A Batmanowi też się podobało? Batmanowi się podobało. Batman się przytulał i bujał. Wokalista grupy Chris Martin świetnie się czuł dzisiaj na scenie i obiecał, że w przyszłym roku zespół ponownie wystąpi w Polsce. Coldplay zaprezentowali dzisiaj dużo nowych utworów. Oprócz Coldplay zobaczyliśmy także występy takich artystów jak Pustki, Symian Mobile Disco, czy lubujący się w brzmieniach retro, mający włoskie korzenie brytyjski wokalista Paolo Nutini. You look just like DJ Paolo, resting on a blanket in the Paris penthouse, down the side of court. Jednak drugim po Coldplay najczęściej komentowanym koncertem był dzisiaj występ The National. Był to koncert pełen skupienia, bardzo ciekawie kontrastował introwertyczne zachowanie Matta Berningera z tym tłumem ludzi i tą wielką, otwartą przestrzenią. Na koniec jeszcze słowo o warunkach atmosferycznych. To, co widzicie tutaj, to płaszcz przeciwdeszczowy. Może nie wygląda. Ten płaszcz nie był dzisiaj potrzebny, ponieważ nie spadła ani kropla deszczu, wbrew temu, co wcześniej zapowiadano. I mieliście dzisiaj kalosze, bo tam zapowiedzi były różne. Kalosze, gdzie tam? Ja tutaj trampeczki. Miało być błoto po kolana. Ale nie ma. Wy się nie przygotowałyście. Miałyście rację. My lubimy, żeby się bawiły. Drodzy meteorolodzy, nasze przesłanie jest takie: nie poddawajcie się, pracujcie dalej, może następnym razem się uda.